Jak widać, system destabilizacji ruchu żydówki Hajki Zdanowskiej działa. System kosztował 80 milionów PLN. Działa, jak widać, bez zarzutu. Prędkość podróżna, no szacujcie, z 5 km, a spadł zaledwie 1 cm, góra 2 cm śniegu. Ale że jeszcze w jakich miejscach łódź. Do zatrzymania i ruszenia ponownego samochodu ze standardowym silnikiem, a więc no, pewnie z 95% poruszające się po Polsce, bo elektryków i hybryd jest jak na lekarstwo, średni wiek samochodu osobowego to 17 lat, potrzeba taki wydatek energetyczny jak do przejechania 1 km. Więc mamy tu do czynienia z kolejnym sukcesem Żydów Hajki Zdanowskiej i jej mocodawców. Na paliwie zarabia oczywiście Rothschild, w swoich stacjach Shell, Orlen i tak dalej. Płacą goje. Nasza redakcja cieszy się radością wyborców żydówki Hajki Zdanowskiej. Zdesperowany kierowca próbuje się przebić do swojego miejsca zamieszkania. To jest akurat ślepa uliczka. Uda mu się?